młodzieży akademicka. Nic o was, bez was. Ale na razie wszystko dla was. Niekiedy pomimo was. Ponieważ mamy nadzieję, że pełni zaufania oddajecie się w nasze ręce, chcąc przejść ścieżkę kształcenia, którą dla was przygotowaliśmy. Na końcu tej ścieżki czeka was wyzwolenie. Średniowieczne pojęcie, ale bardzo trafne. Wyzwolenie. Otrzymacie formalną kwalifikację, czyli dyplom ukończenia naszej uczelni. To dzięki niemu otrzymacie pracę, która jest niezbędna do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie i zapewnia sobie odpowiednich warunków egzystencji. Nie wspominając o tym, że często stanowi on klucz, który otwiera wiele dróg, choćby do kariery, do możliwości spełnienia powołań czy pasji. Rokrocznie na kolejnych inauguracjach wypowiadam podobne prawdy życiowe, które chciałbym, abyście zrozumieli, choćby w części, część z nich zapamiętali. Każdy z was, zdobywając wykształcenie, wyraźnie polepsza sobie szanse na zajęciu dobrej pozycji w życiu zawodowym i publicznym. Jest to niezwykle ważne, gdy dochodzi się do naprawdę dojrzałego okresu życia, gdy jest się odpowiedzialnym za rodzinę, za rodziców, za bliskich. Oprócz tego każdy z was chciałby realizować osobiste plany życiowe, sprostać własnym ambicjom. Jak wcześniej powiedziałem, wyższe wykształcenie jest jednym z pewniejszych czynników sprzyjających realizacji tych celów. Życzę wam, moi drodzy, abyście się spełnili w naszej uczelni, abyście wytrwali do końca i zdobyli dobre dyplomy. My ze swojej strony uczynimy wszystko, aby kompetencje zdobyte w uczelni były przydatne do wykonywania zawodu i pozwoliły wam podjąć również dalsze kształcenie. Nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji i obsługi Państwowej Szkoły Zawodowej życzę owocnej pracy oraz niezawodnego zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym. Szanowni zgromadzeni, rok akademicki 2015 na 2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu ogłaszam za otwarcie. Ślubuję uroczyście. Uroczyście. Głośno. Że będę wytrwale dążyć. Że będę wytrwale dążyć. Do zdobywania wiedzy. Do zdobywania wiedzy. I rozwoju własnej osobowości. I rozwoju własnej osobowości. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni. I wszystkich członków jej społeczności. I wszystkich członków jej społeczności. Stosować prawa i obyczaje akademickie. Stosować prawa i obyczaje akademickie. Oraz całym postępowaniem. Dbać o godność i honor. Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po ślubowaniu proszę Jego Magnificencję Rektora o dokonanie aktu i matrykulacji. Przyjmuję Pana w poczet braci studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i życzę sukcesu. Przyjmuję Pana w poczet braci studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i życzę sukcesu. Przyjmuję Pana w poczet braci studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i życzę sukcesu. Przyjmuję Pana w poczet braci studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i życzę sukcesu. Przyjmuję Pana w poczet braci studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i życzę sukcesu. Przyjmuję Panią w poczet braci studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i życzę sukcesu. Przyjmuję Panią w poczet braci studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.